No i witam serdecznie, Adam Urbański, Karik na serwis. Ponownie przed warsztatem, tym razem okazuje się, że pogoda jest taka, żeby fajnie było sobie pojeździć Willisem albo Fordem GPW. No i zarówno Darek, nasz pracownik, jak i ja trochę tymi Willisami i Fordami jeździmy. Darek ma trochę dalej do pracy, ale mimo wszystko na 7 rano dojeżdża Fordem. Także super, że jest sprawny i że jeździ i cieszy. A za mną, z tej strony, jest oczywiście Carringtonowy bus i na nim zapakowany Willis, polski Willis elbląski, który wcześniej był pilskim, a wcześniej jeszcze zakopiańskim. No i co, jadę właśnie do Elbląga go wydać klientowi po 2 latach renowacji. Przyjrzyjmy się, jak taki samochód po renowacji u nas wygląda. Ano wygląda tak, albo tak. Albo tak jak właśnie w przypadku elbląskiego, w ten sposób. Już jest zapięty na lawecie, pooklejany, gwiazda inwazyjna, wyczyszczony. Testy drogowe wykonane, aczkolwiek jeszcze trzeba silnik rozjeździć, on trochę jeszcze jest taki ciasny, więc czasem rozrusznik trochę nie ma siły. Kompresja naprawdę jest potężna, kręcąc korbą aż potrafi strzelić w rękę, ale jest wyregulowany, obroty są właściwe, samochód ma moc, przyspiesza, jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Tutaj zamontowaliśmy oryginalne radio, które klient kupił w sieci, do tego dołożyliśmy antenę, tutaj uchwyt na karabin wraz z karabinem, proszę, tabliczki znamionowe. Wszystkie części, tak jak tutaj powinny być, są na swoim miejscu, łącznie z tym, że mamy śrubki EC, tam gdzie powinny być. Wszystko oczywiście calowe, nowe opony Firestone, nowa instalacja elektryczna, układ wydechowy. Proszę bardzo, może obejrzymy sobie silnik. I tak to się prezentuje. Tutaj jeszcze brakuje 2 naklejek, ale akurat doszły nam nie takie jak trzeba. A to żaden problem, Elbląg jest przecież blisko. Oryginalna chodnica naprawiona. Sporo naprawdę fajnych tutaj fantów. I naprawdę dopieszczony jest ten samochód. Pracowaliśmy na nim bardzo, bardzo długo. Sporo godzin na niego poszło. Blachę auto oryginalny. Ale efekt jest naprawdę wart tego czasu, który poświęciliśmy. Naprawdę perełka, ja jestem zakochany w tym aucie. No zresztą jak w każdym, który wyjeżdża z naszego warsztatu, ale no tutaj to był pierwszy Willis, którego przyjęliśmy na pełną renowację na nowej hali. W tle nasi sąsiedzi. Fajnie, cieszę się. Także chłopaki w międzyczasie pracują nad tutaj Willisem Pawła z Gdańska i świeżo zamocowana rama szyby właśnie wjechała. Czekamy jeszcze na prezenty, które płyną z Anglii czy tam lecą. Rozrusznik musimy poprawić, bo fabryczny nie wytrzymał. Prądnica, regulator napięcia też są akurat jeszcze w naprawie. No i co? Rejestracja w toku. Niedługo będzie jeździł. Chyba nawet za tydzień. Dobra, śmigamy do Elbląga. Żeby nie było, że Darek nie odpalił, oczywiście nie odpalił. No nic, ruszamy w drogę z psem.
wrzuciłem i w zasadzie wydanie okazało się tak emocjonujące, że nawet nie zdążyłem niczego nagrać. Willis jeździ sobie w Elblągu i cieszy właściciela. A w międzyczasie u nas działo się tak dużo, że nawet nie zdążyłem też nagrać jakiegoś podsumowania. Dlatego może po prostu pokażę wam, co się dzieje, a dzieje się bardzo dużo. No więc tak, na pierwszy rzut oka od razu widać, że samochód to Willis. No i jest to Willis MBS końcówki 42 roku. Robimy go od 16 miesięcy. No i w tej chwili czekamy jeszcze tylko na jedną paczkę z Anglii, z prezentami. Jak widać właśnie nie ma poduszek. I będziemy mogli samochód wydawać. Jeszcze jakieś ostatnie tutaj sprawdzenia skrzyni biegów, czy na pewno wszystko jest w porządku. Doczyścić jeszcze musimy samochód, bo gdzieś tam jeszcze są ślady jakiejś taśmy klejącej, czy kleju, czy kawałek farby na szybie. Samochód jest po całkowitej renowacji i tutaj no naprawdę też za każdym razem jestem dumny, ale tutaj naprawdę jest co pokazać. Ramka akumulatora jeszcze za chwilę tutaj trafi. Tutaj jest taka wczesna wersja uchwytu na instrukcję do smarowania. Ona tutaj oryginalnie była. To jest dosłownie ta oryginalna instrukcja, która... Znaczy instrukcja jest kopią, natomiast to jest oryginalne mocowanie tej instrukcji, które było z tą maską, która też jest oryginalną Willisowską maską. No i tutaj jak widać sporo rzeczy jest zrobionych. Jeszcze też musimy trochę doczyścić, bo samochód jest w fazie testów. Widać, że musieliśmy niestety ściągnąć głowicę. Okazało się, że głowica mimo tego, że była oczyszczona i sprawdzana i planowana, to niestety pękła na płaszczu wodnym. To może nie jest jakoś super widoczne, ale tu jest pęknięcie. Także mieliśmy na szczęście na stanie drugą głowicę. Oryginalną, wojenną. Od Willisa, więc udało się ją zmienić. No i co? Wóz odpala i jeździ. Tutaj jeszcze opaskę musimy zmienić, bo jest tymczasowa. Prezenty, oznaczenia, to wszystko mam nadzieję jeszcze w tym tygodniu. I na weekend będziemy wydawać auto klientowi. Wydaje mi się, że jakieś jeszcze regulacje tutaj wejdą w grę. Footman loopsy tutaj muszą przyjść, ale to razem z paskami. Tutaj jest trytka, ale to tylko po to, żeby kanister nie wypadł. Oryginalna kierownica, druciak, która była na tym aucie. Byleby tylko przyszły te prezenty. No i co, samochód ma już nawet próbne tablice rejestracyjne. Nie ma jeszcze siekiery, no ja wiem, że siekiera to jest najważniejsza część w samochodzie, ale jest łopata oryginalna, odnowiona. Proszę bardzo. I ma już próbne numery. I jest już wpisany do Krajowego Rejestru Zbytków. Także trzeba mu zrobić przegląd. Jest już ubezpieczony. No i będzie można zgłosić się po żółte tablice. Tutaj natomiast mamy Forda GPW, który trafi do Krakowa. No i jak widać, karoseria jest prawie że gotowa. W tej chwili Rafał pracuje nad nitami. One oczywiście są nitowane na gorąco, a nie spawane. W taki sposób sobie tutaj Rafał to zabezpiecza. I one od tej strony będą tutaj nitowane po to, żeby można było zamocować ławkę. I tutaj nie będzie żadnej szpachli, to jest oryginalne naprawione nadwozie. Sporo oczywiście jest nowego, ale
pięknie razem to tworzy wartościową, oryginalną karoserię. Oczywiście wszystko zabezpieczone miedzią i ta wanna trafi jeszcze do mączkowania przed położeniem epoksydu. Tu są już fotele od też tego Forda, rama szyby naprawiona, płotniki, grill, ramę będzie trzeba jeszcze znitować. Tu jest karoseria od wolinowego Willisa i maska od GBW. Wolinowy Willis ma swoją ramę w tej chwili na podnośniku, tam ją widać. O tam. I ona jeszcze dzisiaj będzie w epoksydzie, a jutro będzie w oliwce. No i do końca tygodnia mam zamiar postawić wolina na kołach. Mosty są zrobione, koła są zrobione. Zobaczmy, co na zewnątrz. Łada Niwa. Na jakiś drobny serwis, ale tutaj narobiło nam się trochę muscle carów. Bo i mamy Mustanga, który dzisiaj przyjechał. Na nieszczelności, nierówną pracę, dubawienie, brak mocy. On już był u nas w zeszłym roku, także może być Wam znajomy. Buick Riviera Boattail. On z kolei na masywne wycieki z układu olejowego. Teraz czeka jeszcze na uszczelki i myślę, że może nawet jutro będziemy mogli zacząć go składać. A to z kolei jest Chevy Monte Carlo, którego widzieliście już wcześniej. On czeka sobie spokojnie na renowację. Czeka w kolejce. Jeszcze muszę resztę rzeczy od niego odebrać. A, i tam widać patrola, który też czeka na jakieś tam naprawy, ale póki co sobie stoi, bo potrzebujemy trochę więcej czasu. Tu jest rosztyński Willis, na który wystawiony. Tu jest mój, który już teraz jeździ doskonale. Nawet Smarta dzisiaj nam się udało naprawić. I XJ-a. Piękny, oryginalny XJ. Właściwie zdecydował się. Pozdrawiamy pana Bogdana. Troszeczkę go zmodyfikować. I my po prostu tutaj pomagamy. Nadkola, koła. Trochę powoli nam to idzie. Ale to z przyczyn takich, że Tomek niestety popsuł sobie nogę i go nie było tydzień. Lampki zmontowane nowe. I tu już pierwszy nadkole trafił. Tego WJ-a ktoś może już kojarzyć. Karytonowy bus czeka na naprawę skrzyni albo na wymianę. Peugeotik też na naprawę. W pobiedzie się trochę pozmieniało. Ma nowe hamulce, nowe opony, nowe zamki, klamki, stacyjki. W tej chwili czeka na regenerację gaźnika i będzie można ją wydawać. Natomiast GMC trafiło na zewnątrz, ponieważ teraz mamy za dużo pracy przy samochodach klientów. Nie ma czasu na to, żeby robić mój prywatny projekt. Pojawiły się natomiast bliźniaki z tyłu. Także już widać, jak fajnie to wszystko będzie tutaj wyglądać. Hak muszę sobie jeszcze poskręcać. No i proszę. Osłonięty od deszczu, czeka, aż będziemy mieli znowu trochę czasu. I zapraszamy znowu na halę. Nie wiem, który samochód Wam się tutaj najbardziej podoba. Mam nadzieję, że nie ta Meriva tam na podnośniku. Ale tutaj wyjątkowo jesteśmy wszyscy dumni z tego Willisa. Naprawdę tutaj jest wszystko zrobione. Tu jest zrobione wszystko, po prostu. Żadnej szpachli, naprawiona pięknie, oryginalna karoseria.
Wszystko na fabrycznych zgrzewach. No jest super. Samochód ma charakter, bo widać, że to jest oryginalna karoseria. Widać troszeczkę tych wżerów. Że to jest samochód, który przeżył II wojnę światową. Naprawdę. Jest super. No i to wszystko na dzisiaj. Ja zapraszam do zostawienia suba, do kliknięcia w dzwoneczek, żeby nie przegapić następnych treści, które na kanale pojawiają się praktycznie w każdym tygodniu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że pokażemy Wam znowu progres przy takich projektach, jak na przykład Wolin, który tutaj na podnośniku wisi, a jeszcze w tym tygodniu będzie stał na kołach. Oliwkowy.